Do tego groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca Mercedesa, 24-letni Ukrainiec, który przewoził 8 pasażerów, również obywateli Ukrainy, na skrzyżowaniu Włókniarzy z Lipową wymusił pierwszeństwo na kierującej Peugeotem. Wskutek zderzenia Mercedes przewrócił się na bok. Dwie osoby, kierująca Peugeotem oraz pasażerka Mercedesa, trafiły do szpitala. Po udzieleniu im pomocy obie zostały zwolnione do domu. Kierowca Mercedesa za wymuszenie pierwszeństwa został ukarany mandatem.